Łaską sprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni Tobie składamy. Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Łaską usprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni Tobie składamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. No właśnie, łaską jesteśmy zbawieni. Wiadomo, że my mamy też swoje takie przyzwyczajenia. Co to oznacza? Gdzieś głęboko w naszej świadomości tkwi co? Jak przychodzimy do kościoła? Cichutko, ma być spokojnie, nie wolno rozmawiać. I to głęboko w nas pokutuje, że to miejsce jest jakieś takie oderwane od rzeczywistości. I dlatego ja was zapraszam, żeby ten czas z tych rekolekcji, które przeżywamy, to był czas zrzucenia tego, co takie ludzkie, czyli Bozia cię ukaże, Bóg wszystko widzi, a wejście w łaskę. Więc uwaga, jeszcze raz zaśpiewamy pieśń Łaską jesteśmy zbawieni, ale starajmy się tak zaśpiewać, jak żeby to brzmiało, że jesteśmy łaską zbawieni. A wiecie, nie. Jesteśmy przestraszeni, dlatego jesteśmy tu. Słuchajcie, więc łaską jesteśmy zbawieni. Nie, jesteśmy przestraszeni, tylko łaską jesteśmy zbawieni. Uwaga. Te słowa niech wybrzmią. Jeszcze raz, Marysiu, ty śpiewaj tak delikatnie, a oni niech nadrabiają. Wszyscy wspólnie. Jeszcze raz, z mocą. Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Łaską usprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni Tobie składamy chwał. Łaską jesteśmy zbawieni, z radością dziecka Bożego. Chcemy tu stać, łaską usprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni Tobie składamy. Tobie składamy hołd. Moi kochani, Pan sprawia wielkie rzeczy. Chcę to zaświadczyć wobec was. Kiedy tydzień temu mówiłem, że Ewangelia Łukasza będzie na dzisiaj, całkowicie nie było ustawki. Ja kompletnie zapomniałem, że dzisiaj jest święto świętego Łukasza Ewangelisty. Kompletnie. I zobaczcie, że Pan dał słowo właśnie Łukasza Ewangelisty w to konkretne święto.
Dlatego teraz jakby może nawet na nowo, a może nawet jeżeli ktoś tego potrzebuje, to warto dzisiaj, kiedy będziecie słuchać tych słów, to żebyście zamknęli nawet wasze oczy, żeby wasze zmysły zewnętrzne w postaci oczu nie rozpraszały was, a żebyście próbowali wejść w wyobraźnię, żebyście tę scenę sobie wyobrazili, słysząc te słowa, które za chwilę będę czytał, żeby to słowo rzeczywiście wpływało na całe wasze człowieczeństwo, tacy jak jesteście dzisiaj. I teraz wysłuchajcie w skupieniu, ale też i w takiej głębokiej wyobraźni też swojej, wejdźcie w tą swoją wyobraźnię i spróbujcie tę scenę dzisiaj zobaczyć oczami wiary. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
Moi drodzy, usiądźcie teraz, taki krótki filmik, który będzie komentarzem do tej przypowieści o miłosiernym ojcu. Wpadł do domu. Wpadł do domu i nie mógł się stamtąd wydostać. Przechodził tamtędy podróżnik. Powiedział mu, że powinien medytować i oczyszczać swój umysł. A kiedy osiągnie nirwanę, wszelkie cierpienie ustanie. Mężczyzna uczynił tak, jak mu powiedziano, ale nadal pozostawał w dole. Pojawił się inny człowiek, on wyjaśnił, że dół tak naprawdę nie istnieje, tak samo jak nie istnieje mężczyzna, który do niego wpadł. Że to wszystko jest wielką iluzją. Jednak człowiek, który nie istniał, nadal był uwieziony w dole, którego nie było. Przechodził tamtędy inny podróżnik. Polecił mężczyźnie, aby czynił dobre uczynki. Tak zmienił swoją karmę i choć pewnie będzie musiał umrzeć w tym dole, w następnym wcieleniu ma szansę przemienić się w coś wspaniałego. Kolejny spojrzał z góry na uwięzionego więźnia. Pouczył go, że powinien się modlić 5 razy dziennie, będąc skierowanym na wschód i przestrzegać 5 zasad wiary, a jeśli będzie wierny, pewnego dnia być może bóstwo go uwolni. Mężczyzna modlił się najlepiej jak umiał, ale tracił siłę. I nadal pozostawał w dole. Pojawił się jeszcze jeden człowiek. Był inny niż jego poprzednicy. Zawołał mężczyznę znajdującego się na dole i zapytał, czy chce być wolny. Potem sam zszedł do niego. Wziął mężczyznę na plecy i wyciągnął na zewnątrz, do światła. Człowiek, który wpadł do domu i nie mógł się sam wydostać, został uratowany. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rządz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. List do Efezjan, rozdział 2.
Moi drodzy, dziękuję wam za to, że wysłuchaliście cierpliwie. Nie wiem, wiecie co, ja tylko pójdę, wyłączę mikrofon. Dziękuję, że tak cierpliwie wysłuchaliście i obejrzeliście ten film. No nie trzeba komentarza do tego filmu, natomiast dzisiaj idziemy dalej. Ja tylko przypomnę, że oczywiście jesteśmy tutaj na etapie wiara i nawrócenie. I już można otworzyć prezentację tą z tym. O. O, właśnie. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, wersety od 14b do 15. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujcie bowiem do Boga, przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Czyli zobaczcie, czyli wiara to jest nasz udział, to jest współpraca z łaską. Najkrócej można powiedzieć, Bóg daje łaskę, a ja odpowiadam. To jest wiara. Wiara to jest zaufanie. Zresztą zobaczcie, Jezus wzywa do wiary i do nawrócenia. Czyli wiara to jest dialog między tą łaską, która przychodzi w Jezusie, a mną samym. Więc nie ma czegoś takiego, że mogę przyjąć zbawienie bez wiary. Nie da rady. Nie ma. Nie ma takiej możliwości. Właśnie, niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście zdołali poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką władzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. To jest list do Efezjan 3, rozdział, wersety 17a i 19. Do czego Jezus nas wzywa? Jezus wzywa ciebie do zaufania Jemu. To jest bardzo ważne. Jezus mówi w Ewangelii Janowej, 14 rozdział, werset 1. Niech się nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. I w Ewangelii Jana, 10 rozdział, wersety od 37 do 38. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Czyli skąd się rodzi wiara? Wiara rodzi się z poznania Jezusa, ponieważ to jest zaufanie. W takich najnowszych tłumaczeniach Biblii, gdzie język jest bardzo współcześniony, to nawet kiedy Jezus uzdrawia, mówi: zaufanie do mnie cię uzdrowiło. Zaufałeś, więc zostałeś uzdrowiony. Żeby lepiej zrozumieć słowo wiara, to jest zaufanie. Czyli to jest, poznaję osobę i wiem, że mogę iść za nią w ciemno. Dobrze, dalej. Poznaj życie Jezusa Chrystusa. On sam objawia ci miłość Boga. Twoją sytuację, czyli że jesteś w niewoli grzechu. Ja jestem w niewoli grzechu. Ale także od razu szansę powrotu do Boga, czyli zbawienie. Przez wiarę, czyli zaufanie Jemu, czyli Jezusowi. Albowiem, tak Bóg bowiem umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Myśmy to dzisiaj na koniec śpiewali. Ale to nie są słowa, to jest obietnica, którą Bóg daje. I ta obietnica się wypełniła. I ona się wypełnia w twoim życiu, w moim życiu, ilekroć przyjmuję przez wiarę to zbawienie. Za darmo, z łaski. List do Rzymian, 10 rozdział, wersety 14 i 17. Jakże więc mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Wiara rodzi się z tego, co się słyszy,
tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. No właśnie, to jest pytanie od razu, bo tu ciągle żongluję tym słowem poznać Chrystusa, znać Chrystusa, poznanie osoby. I od razu pojawia się pytanie, jak poznać Boga? Jak poznać Boże zamysły? Ania mi od razu podpowiada, no Bóg zapłać, siostro. To słuchajcie, zaraz ją tutaj poproszę i będzie za mnie, ja sobie odpocznę. Oczywiście, no cieszę się. Amen, siostro, naprawdę, dzięki Ci, jesteś wielka. No wiecie, muszę mieć jakiegoś takiego kogoś, kto mi podpowiada, bo jak mnie, wiecie, rozum zabierze, to zapomnę, a tak to zawsze przez słowo, przez słowo. No i jest wszystko jak na miejscu. Dalej fragmenty. Zobaczcie. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte. No właśnie. Czy od lat niemowlęcych znam Pisma Święte? Czy znam Pismo Święte od lat niemowlęcych? To jest to Słowo Boże, wiecie, jakby sugeruje, że my znamy Pismo Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. To jest list do Tymoteusza, oczywiście trzeci rozdział, wersety od 14 do 17. I następny fragment, to jest list do Hebrajczyków. On jest o wiele dłuższy. To jest tak naprawdę rozdział 11, werset 4 i następne, ale to, co ja wam przeczytam, to jest trochę taki skrót tego, co jak ktoś chce, to sobie może dłuższy fragment przeczytać, te wszystkie przykłady wiary. Więc już mamy pierwszy element, co buduje wiarę? Słowo Boże. Co buduje wiarę? Co buduje wiarę? Jesteście pewni? Co buduje wiarę? Właśnie. Widzisz, że brak ci wiary? Po co sięgasz? O, ciekawe. Słuchajcie, zamontuję kamerkę w domach i tam będę patrzył, czy tego. Akurat będzie taki czujnik z napisem, jak ktoś zacznie czytać Słowo Boże, to będzie mi się kamerka włączała. Oczywiście żartuję głupkowato, ale zobaczcie, Słowo Boże. Brakuje ci wiary, Słowo Boże. I teraz uwaga, przez wiarę, to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wersety 4 i następne, przez wiarę Abraham usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć. Wiadomo, że gdzie wyruszył. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej. Przez wiarę Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. Przez wiarę Mojżesz uczynił Paschę. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone. Nie wystarczy mi czasu, no i słusznie, na opowiadanie o Gedeonie, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę. Więc drugi element budowania wiary, świadectwo życia wierzących. To są dwa filary, świadectwo życia wierzących, czyli ty, który przyjmujesz Bożą obietnicę, ona się u ciebie spełnia w twoim życiu, jak słuchasz słowa, inni to widzą i się budują. Natomiast jak nie przyjmujesz Bożego Słowa, tylko przyjmujesz głos świata lub innych ludzi, to się spełnia Boża obietnica czy nie? No nie spełnia się. Więc uwaga, przyjmuję Słowo Boże, obietnica się spełnia, robię to, co Abraham i za kilka lat wspólnota będzie wspominać. Przez wiarę Katarzyny, lalala, przez wiarę Anny i tak dalej, przez wiarę Ewy i tak po kolei. To po kolei, słuchajcie, właśnie o to chodzi. Zobaczcie, przez świadectwo życia wierzących, ty, który przyjmujesz obietnicę słowa, ona się realizuje w twoim życiu. O, dziękuję. I teraz Ewangelia Jana, rozdział 6, wersety 47 i 51. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. No właśnie, jaka jest obietnica Boga?
Co jest treścią tej obietnicy? Co Bóg obiecuje? Życie wieczne. A komu są te obietnice składane? Podnieś rękę. Niech te osoby, które są obietnice dla nich, niech podniosą rękę. No właśnie, zobacz, to jest dla ciebie ta obietnica. To ty jesteś dziedzicem życia. Cieszysz się? No to powiedz amen. No i bardzo dobrze, słuchajcie, zobaczcie, to jest źródło radości. Obietnice są dla mnie, to nie jest, nie mówię, nie, już przestałem być jakimś tam, wiecie, takim biedulkiem, takim, wiecie, takim smutasem, który chodzi, przygniata go tylko życie i nic więcej się nie dzieje. Oczywiście nie przestaję być człowiekiem, nadal mnie wszystko boli, tam skrzypi czasami, ale już jestem dziedzicem obietnicy. Już jestem właśnie, należę do tej obietnicy. I drugi element, czyli to wiarę już mamy tak mniej więcej, teraz wchodzimy w nawrócenie. Wtedy Jezus oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Nawrócenie to jest konsekwencja wiary, ponieważ wiara w Boga zmienia nasze życie, ponieważ człowiek żyje zgodnie z tym, co wierzy, czyli mówiąc inaczej, to jest tak, jak wiecie, jak w takim codziennym życiu. Jak idziesz za kimś, kto jest człowiekiem prawym, stajesz się prawy. Czyli wiara, nawrócenie jest konsekwencją wiary, niczego więcej. Zmienia się myślenie. Już nie chcę żyć tak, jak żyłem do tej pory. Nie interesuje mnie to. Nie jestem tym zainteresowany. Chcę żyć tak, jak mi Chrystus mówi, jak mi mówi Słowo. Czyli jest to ogromna wola powrotu do Boga i przez to jest też uwolnienie od grzechu, bo to Bóg mnie uwalnia. My często mówimy tak potocznie i to jest błąd, bo mówimy tak, nie udało mi się z grzechem, grzechu pokonać. No i dobrze mówisz, że ci się nie udało. Ty się zapytaj Boga, jak to masz zrobić, albo jeszcze inaczej, zapytaj się Boga, czy w tej słabości, którą odkryłeś w sobie, Bóg nie chce ci czegoś więcej pokazać. Następny fragment, to już było przed chwilą, ale jeszcze raz, łaską jesteście zbawieni przez wiarę, czyli uwaga, jeżeli przychodzi nam pokusa samodoskonalenia się i taka pokusa na zasadzie, że ja coś pokonam i nam się nie udaje, niech Bóg będzie uwielbiony. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ma wtedy przestrzeń, żeby działać. I to wtedy ty odkryjesz i ja odkryjemy, że to w Nim jesteśmy wolni. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów. Zobaczcie, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów. Bóg przygotował dla ciebie dobro, które będziesz czynił. Nie trzeba się napinać, nie trzeba wymyślać. Bóg ci pokaże, co masz czynić. Słuchaj Jego słowa, czyli wracamy znowu. To się przenika, nawrócenie i wiara, one się nawzajem przenikają. Wiecie, wiara i nawrócenie to jest coś takiego jak, wiecie, wiara to jest jak samochód. Ale żeby samochód ruszył, co musi mieć w sobie? Paliwo swoją drogą, silnik. Wyobrażam, bo jakbyście wlali paliwo, nie byłoby silnika. I nawrócenie to jest ten silnik. To jest, to rozpędza. I to idzie człowiek wtedy do przodu. Czyli to tak jakby trzeba pamiętać, że tu my w tym obrazie jest takie też zawarta taka mądrość, że można mieć wiarę, ale jeżeli by ta wiara nie wpływała na moje nawrócenie, to znaczy coś jest nie tak. Czyli znaczy, że to nie jest wiara, o której mówi Biblia. Bo Biblia mówi o wierze, która skłania do konkretnych czynów. Przejęli się do głębi serca, no właśnie. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. A weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powołał Pan Bóg nasz. I w wielu innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. To są Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety od 37 do 40. Następny fragment. No właśnie, do czasu wiary, to jest list do Galatów.
do czasu wiary, trzeci rozdział, wersety 23-26. Do czasu wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który prowadzi ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie, wypadliście z łaski. Wiecie, skąd jest zmęczenie w życiu chrześcijańskim? Właśnie wtedy, kiedy wypadamy z łaski, a próbujemy iść za prawem. Bo wtedy przychodzi zniechęcenie, jeszcze przychodzi zły duch, który nam wypomina naszą skażoną naturę i mówi: nie, ty nie podołasz, znowu ci się nie udało, a jeszcze pewnie lepiej nie idź, w ogóle nie słuchaj Boga, nie bierz Słowa Bożego do ręki. Słuchajcie, im bardziej słuchajcie, to jest, teraz powiem zasadę dziwną, może ją nie zrozumiecie. Im bardziej grzeszysz, tym bardziej trzymaj się Słowa Bożego. Im bardziej zły duch chce wbudzić z tobie niepokój i wyrzuty i oskarża, tym bardziej się chwytaj. Skąd o tym wiem? Ponieważ kiedyś prowadziłem rekolekcję i zły duch mnie bardzo oskarżał. O, co on tam nie wymyślał na mój temat. Wiecie, 99% było prawdy, bo on ma bardzo dobrą pamięć. Tylko ten 1% prawdy, jakbym nie stanął w autorytecie Jezusa, w Jego łasce, to bym uwierzył, bo to było prawdą, co on mówi. Przecież on nie kłamie mnie. On prawdy używa po to, żeby mnie zniszczyć. I kiedy wypominał to wszystko, to ja powiedziałem: nie, w imię Jezusa Chrystusa ja ogłaszam, że jestem łaską zbawiony i to w Chrystusie jest moja świętość i w Chrystusie jest moje zbawienie. Słuchajcie, jak ręką odjął, poszedł sobie pod krzyż Chrystusa, nie miał nade mną władzy, a chciał przejąć. Więc zachęcam was do tego, żebyście się nie poddawali. Uwaga, żebyście też mnie dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że teraz hulaj dusza, piekła nie ma, że teraz jako uczeń Chrystusa nie masz iść za Nim. Masz iść, ale w autorytecie słowa, w mocy Bożej, a nie przy pomocy prawa. Że teraz, słuchajcie, ja to już wielokrotnie z tego miejsca mówiłem o tym. Jak ja poznaję ucznia Chrystusa? Wiecie, po czym poznaję? Jak ktoś się mnie pyta, czy coś jest grzechem, to ja już wiem, że ja nie mam do czynienia z uczniem Jezusa. Dlaczego? Bo prawo wskazuje grzech i prawo cię skazuje na śmierć. To prawo cię skazuje, prawo mówi to i to jest winą twoją. I jesteś skazany na śmierć. Natomiast jeżeli spotykam ucznia Chrystusa, to wiem, że on jest wolny, ale ta wolność nie polega na zachęcie do hołdowania ciału. Nie. On jest wolny, czyli czyni dobro przez łaskę, przez wiarę, przez nawrócenie, które w nim jest. I on się nie będzie mnie pytał, czy to jest grzechem coś. Po co się o to pytać? No jeżeli masz w sobie Ducha Świętego, jesteś nowym stworzeniem, należysz do Chrystusa, no przecież bardzo dobrze wiesz, no to po co się pytasz? Przecież wszystko masz już. Niczego ci nie trzeba dodawać. Już jesteś dziedzicem. No właśnie, gdzie ja teraz się zagubiłem? A, gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Jezusie Chrystusie. Wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie, wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. I list do Efezjan, już ostatni fragment. W każdym położeniu bierzcie wiarę jak tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. I teraz uwaga, na koniec taki mały prezencik. Czyli mamy tak: hełm zbawienia, pancerz sprawiedliwości, tarczę wiary, miecz ducha, czyli Słowo Boże. Co tam dalej mamy?
gotowość głoszenia dobrej nowiny i, co jeszcze, biodra przepasane prawdą. Zobaczcie, bardzo jasne wskazanie z listu do Efezjan, 6 rozdział, wersety od 10 do 17. To jest zbroja Boża. Warto sobie ten fragment czytać. Jak nie wiesz, co robić, jak funkcjonować, jak działać, hełm zbawienia, co to oznacza? Że na głowę twoją już jest nałożony hełm zbawienia, czyli coś bardzo chroniącego ciebie, twoje myślenie. A ten miecz ducha, czyli Słowo Boże, jak nie wiesz, co się dzieje wokół ciebie i masz wątpliwości, Słowo Boże. Słowo Boże. Dobrze, kochani, teraz proszę was, żebyście powstali. Tego rycerza zostawmy na razie, niech on sobie będzie. Moi drodzy, dzisiaj wejdziemy w taki pierwszy etap nawrócenia, czyli odmówimy taką modlitwę wyrzeczenia się bożków. I ta modlitwa będzie poprzedzona właśnie też, ona będzie poprzedzała wyznanie wiary, bo za chwilę, kiedy wyrzekniemy się wszelkich związków ze złem, to w tym momencie też w takim skrótowej wersji wyznamy naszą wiarę. W następnych spotkaniach będzie przestrzeń i możliwość, już za tydzień będzie też ta modlitwa o uzdrowienie, będzie ta uroczysta taka adoracja bardziej i wtedy będziemy mieli możliwość stanięcia wobec Chrystusa bardzo osobiście. Ale uwaga, dzisiaj, kiedy będziemy się wyrzekać wszelkich związków ze złem, to bardzo ważne, żebyśmy to robili za siebie. Czyli kiedy ja wam zadam pytanie, to wy odpowiecie tak, wyrzekam się, nie tak wyrzekamy się, żebyśmy nie stosowali metody schowam się za filarem, tylko żebyśmy rzeczywiście byli sami przed Bogiem, w prawdzie stanęli. I tak trzeba też pamiętać, że często możemy doświadczać pokus, żeby też nie myśleć o wierze i o nawróceniu jako o czymś takim magicznym. Co to oznacza w praktyce? Że pokusy, dopóki żyjesz, one będą. Ale pokusa nigdy nie jest złem w znaczeniu ścisłym. Pokusa nie jest złem. Pokusa nie ma żadnej wartości, dopóki nie ulegniesz pokusie. A nawet jeżeli ulegniesz, to pamiętaj w imię Jezusa Chrystusa, wojna została wygrana. Bitwy, które czasami przegrywasz, są nieuniknione, są przegrane. Pamiętaj, że twój mistrz Jezus Chrystus w takim doczesnym znaczeniu też przegrał po ludzku. Został ukrzyżowany, został sponiewierany. Ale w Bogu dokonało się zmartwychwstanie i to jest zwycięstwo. Więc żadna przegrana przeżywana z Chrystusem i w Chrystusie nie jest przegraną. Jesteś zwycięzcą w Chrystusie? Jesteś? Amen? Bardzo dobrze. I teraz uwaga. Akt wyrzeczenia się wszelkich związków ze złem. Czy wyrzekasz się szatana? Tak, wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkich jego dzieł? Czy wyrzekasz się okultyzmu, ezoteryzmu i wszelkich przesądów? Czy wyrzekasz się magii i guseł? Czy wyrzekasz się wróżb, z kart, fusów, ręki? Czy wyrzekasz się spirytyzmu, czyli wywoływania duchów i astrologii, między innymi czytania horoskopów? Czy wyrzekasz się używania amuletów i talizmanów, przedmiotów zaczarowanych, niby przynoszących szczęście? Czy wyrzekasz się wszystkich tych rzeczy całkowicie i na zawsze? Czy wyrzekasz się materializmu i naturalizmu? Czy wyrzekasz się egoizmu i etyki bez Boga? Czy wyrzekasz się nieczystości i rozwiązłości? Tak, wyrzekam się. Czy wyrzekasz się pychy i próżności? Czy wyrzekasz się lenistwa i kompromisów ze złem? Czy wyrzekasz się chciwości i zazdrości?
Czy wyrzekasz się manipulacji i kłamstw? Czy wyrzekasz się nienawiści i niechęci? Czy wyrzekasz się osądów i złośliwości? Czy wyrzekasz się zemsty i złorzeczenia? Czy wyrzekasz się zatwardziałości serca? Czy wyrzekasz się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła? A teraz nastąpi takie krótkie wyznanie wiary. Ono troszeczkę przypomina to wyznanie wiary, które jest w czasie Chrztu Świętego. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Tak, wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, zmartwychwstał i króluje na wieki? Czy wierzysz w Ducha Świętego, który ożywia i uświęca, razem z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę? W Trójcy Świętej, jedyny Boże, z wiarą Cię proszę, niech serce moje oczyszczone z wszelkiego przywiązania do zła pozostanie czyste. Niech Jezus Chrystus przez wiarę zamieszka w moim sercu i napełni je miłością Ducha Świętego, aby było wrażliwe na Jego prowadzenie. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję Wam serdecznie. Oczywiście przypominam, że ja się pomyliłem ostatnio, bo wiecie, bo gdzieś mi się te tygodnie zlały za bardzo. Dzisiaj nie było tej modlitwy o uzdrowienie, ale na za tydzień będziemy mieli modlitwę, więc... Nie jeszcze? To ja coś chcę... A, po pierwsze, ale adoracja będzie za tydzień. Za tydzień będzie adoracja, potem będzie modlitwa. No widzicie, ja tak z tego uzdrowienia dla Was pragnę, dlatego mi się tak pędzi do przodu, ale za tydzień będzie adoracja i wtedy będziemy mieli możliwość też wyznania Chrystusa bardzo osobiście. A teraz zapraszam Was na spotkanie w grupach. Oczywiście trochę dłużej to dzisiaj trwało, no ale niestety nie da rady było tego skrócić, chociaż starałem się na ile to możliwe. Dziękuję serdecznie Wam za to, że jesteście i cieszę się z Waszej obecności. A i zaśpiewamy na koniec, rzeczywiście. Zapomniałem też o tym. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezus zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezus zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na spotkanie w grupach.